Na tym filmiku chciałbym skupić się na ćwiczeniach z czasu Present Perfect, głównie na ćwiczeniach związanych z zastosowaniem tzw. przysłówków częstotliwości. Pokażę Wam tutaj dwa pytania w języku polskim plus kilka odpowiedzi na nie, z zastosowaniem oczywiście tych przysłówków częstotliwości, które są bardzo charakterystyczne dla tego czasu, i postaram się te zdania z języka polskiego przetłumaczyć na język angielski. Czas Present Perfect jest czasem bardzo, bardzo trudnym, problematycznym, zwłaszcza dla osób polskojęzycznych, ponieważ ten czas nie ma swojego odpowiednika w naszym rodzimym języku polskim. Czas Present Perfect. Present Perfect oznacza dosłownie czas teraźniejszy dokonany i zdania zapisane w tym czasie w języku angielskim tłumaczymy stosując polski czas przeszły w aspekcie dokonanym. Dobrze, zanim jednak przejdziemy do ćwiczeń, właściwie do tych tłumaczeń, do zastosowania tych przysłówków częstotliwości, chciałbym polecić Wam zapoznanie się z moim wcześniejszym filmikiem, jaki nagrałem, o tytule Czas przeszły w angielskim, aspekt dokonany i niedokonany, gdzie dokonuję analizy angielskich zdań zapisanych w czasie przeszłym w aspekcie dokonanym i niedokonanym. Jak widzicie, tutaj dokonuję analizy pomiędzy czasem Present Perfect a czasem past simple i wszystko w odniesieniu do czasu past continuous. W przypadku present perfect mówię tutaj także o budowie tego czasu. Głównie skupiam się na różnicach w aspekcie dokonanym pomiędzy czasem present perfect a past simple. Wszystko to w odniesieniu do praktycznych takich przykładów zdań, aby po prostu każdy z Was mógł to bardzo szybko pojąć. Tak więc zachęcam do zapoznania się z tym filmikiem, a my przechodzimy do tych zdań. Pierwsze pytanie brzmi, czy już zrobiłeś swoje zadanie domowe? Drugie pytanie brzmi, czy kiedykolwiek zrobiłeś samodzielnie swoje zadanie domowe? No i teraz odpowiedzi, jakie możemy udzielić na te pytania. Zrobiłem swoje zadanie domowe. Właśnie zrobiłem swoje zadanie domowe? Zrobiłem już swoje zadanie domowe? Nie zrobiłem jeszcze swojego zadania domowego i nigdy nie zrobiłem samodzielnie swojego zadania domowego. Proszę zauważyć, że tutaj są charakterystyczne właśnie dla czasu Present Perfect te tak zwane przysłówki częstotliwości, jak już, właśnie, tutaj też mamy już, jeszcze nie, bo to zdanie także możemy zapisać jako jeszcze nie zrobiłem swojego zadania domowego, prawda? Dlatego jeszcze nie, kiedykolwiek, no i nigdy. Przysłówki te wyglądają w ten oto sposób. Already, ever, just, never i yet. I właśnie te przysłówki częstotliwości będziemy tutaj sobie ćwiczyć poprzez tłumaczenia tych zdań. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy już zrobiłeś swoje zadanie domowe? Ale zanim to zdanie przetłumaczymy, usuńmy sobie na chwileczkę, wyeliminujmy sobie z tego zdania ten przysłówek, tutaj to już. Stwórzmy z tego zdanie prostsze. O, czy zrobiłeś swoje zadanie domowe? Oczywiście, mam nadzieję, że pamiętacie, jak buduje się pytania w czasie Present Perfect. Tworzymy je poprzez zamianę podmiotu z jedną z form czasownika to have. Tak więc zdanie to będzie wyglądało w ten oto sposób, a Wy sobie sami to spróbujcie przetłumaczyć, a następnie porównajcie z tym, co tutaj pokażę Wam za chwileczkę na ekranie. Zdanie to wygląda tak. Have you done your homework? Have you done your homework? Tak? Czyli dosłownie, czy masz zrobione swoje zadanie domowe, tak? O tym, jak rozumieją sami Anglicy czas Present Perfect, właśnie mówię w tym filmiku, który Wam przed chwileczką poleciłem. Obejrzyjcie go naprawdę koniecznie. Dobrze. Teraz mamy to zdanie właśnie z tym już przysłówkiem już. Czy już zrobiłeś swoje zadanie domowe, tak? Proszę zauważyć, że już występuje, to słowo już występuje w zdaniu pytającym, ale dlaczego
Ja to tak akcentuję, ponieważ w języku angielskim, pewnie większość z Was wie, że słowo już posiada dwa tłumaczenia. Pierwsze z nich to jest already, a drugie to jest yet. Already, czyli już, stosujemy w zdaniach oznajmujących, natomiast już jako yet właśnie stosujemy w zdaniach pytających. Dlatego w tym zdaniu tak, będzie miał zastosowanie yet. No i jak będzie wyglądało takie zdanie? Oczywiście yet stawiamy w którym miejscu tego zdania? Tak jest, na końcu. I to zdanie wygląda w ten oto sposób. Have you done your homework yet? Tak, to yet dajemy na koniec zdania. I w ten oto sposób tak właśnie wygląda to zdanie przetłumaczone. Czy już zrobiłeś swoje zadanie domowe? Dobrze. Mamy odpowiedź. Zrobiłem swoje zadanie domowe. Oczywiście w języku angielskim będzie to zdanie brzmiało dosłownie, przetłumaczone na język polski, że mam zrobione swoje zadanie domowe, tak? No to przetłumaczmy je. I have done my homework. Mam zrobione swoje, moje zadanie domowe. Dobrze. Następne zdanie. Właśnie zrobiłem swoje zadanie domowe. No i tutaj mamy to charakterystyczne słówko. Właśnie to, które to jest słowo w języku angielskim? Oczywiście to jest just. Tak? I to just w zdaniu oznajmującym w czasie present perfect, gdzie umieszczamy? Gdzie lokujemy je? Oczywiście między jedną z form czasownika to have, a trzecią formą czasownika, czyli past participle. To zdanie wygląda w ten oto sposób. I have just done my homework. Tak, oczywiście może tutaj być forma skrócona. I've just done my homework. Dobrze, następne zdanie. Zrobiłem już swoje zadanie domowe. Widzimy tutaj już. I tak jak wspomniałem wcześniej, już posiada dwa tłumaczenia, already i yet. W tym przypadku mamy zdanie oznajmujące, więc zastosowanie będzie miało słówko already. I to already stawiamy gdzie? Spójrzcie. I have already done my homework. Tak? Albo w formie skróconej. I've already done my homework. Tak, właśnie to jest to already. Stawiamy je między jedną z form czasownika to have. Mówię z jedną z form, ponieważ oczywiście czasownik to have odmienia się w czasie present simple i przy trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli by było ona już zrobiła swoje zadanie domowe, to by było she, nie byłoby she have, tak? Tylko by było she has already done her homework, tak? Jej zadanie domowe, swoje zadanie domowe. No i to already właśnie tak samo jak just wstawiamy między jedną z tych dwóch form, tak? Czasownika to have, a trzecią formą czasownika, czyli past participle, czyli imię słowem biernym, między imię słowem biernym, a czasownikiem to have. Dobrze. Mamy kolejne zdanie. Nie zrobiłem jeszcze swojego zadania domowego, czyli innymi słowy, jeszcze nie zrobiłem swojego zadania domowego. Jeszcze oznacza yet, tak? Ale pamiętamy o tym, że w przypadku zdania przeczącego z użyciem właśnie tego przysłówka jeszcze musimy dać dodatkowe zaprzeczenie. Tak? To zaprzeczenie w formie słówka not dajemy gdzie? Wstawiamy kiedy? Oczywiście po jednej z form czasownika to have. I to zdanie wygląda w ten oto sposób. I have not done my homework yet. Tak? Proszę zobaczyć, że to słówko yet wstawiamy znowu na koniec zdania, natomiast tutaj not wchodzi jako zaprzeczenie właśnie zaraz po czasowniku, po jednej z form czasownika to have. Bo jeżeli by było to mowa o niej, że ona jeszcze nie zrobiła swojego zadania domowego, to było she has not done her homework yet. Dobrze, kolejne zdanie mamy. Czy kiedykolwiek zrobiłeś samodzielnie swoje zadanie domowe? Czy kiedykolwiek? Kiedykolwiek oczywiście to jest słówko ever. Tak? Ever, tak? Modne dzisiaj. Ever, ever. Czy kiedykolwiek zrobiłeś samodzielnie swoje zadanie domowe? To słówko ever gdzie wstawiamy?
Oczywiście tak samo jak already, just. I to zdanie wygląda w ten oto sposób. Have you ever done your homework by yourself? Tak? Czy kiedykolwiek zrobiłeś samodzielnie swoje zadanie domowe? Dobrze, mamy teraz odpowiedź, że nigdy nie zrobiłem samodzielnie swojego zadania domowego. No, nigdy to jest oczywiście never i stawiamy je gdzie? Oczywiście, tak samo jak słówko ever, czy already, czy just, I have never done my homework by myself. Też tak macie? Jeżeli nie, no to musicie coś z tym zrobić. Spójrzmy teraz na całe zestawienie naszych zdań, tych dwóch pytań, możliwych odpowiedzi. Oczywiście to są zdania takie wzorcowe, szablonowe, bo możemy tutaj podstawić całkiem coś innego, czy na przykład, czy już obejrzałeś ten film z takim i takim aktorem, albo czy już obejrzałaś jakiś wideoklip, albo czy już słyszałaś ten komunikat prasowy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie go przeczytałem, właśnie tę książkę przeczytałam, już na przykład umyłam się i mogę się już tam ubierać, nie zrobiłem jeszcze tam czegoś, czy nie posprzątałem jeszcze swojego pokoju i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to są takie schematy, na których możemy budować dowolne zdania. No dobrze, spróbujmy jeszcze raz sobie przypomnieć, jak wyglądały te nasze tłumaczenia. Czy już zrobiłeś swoje zadanie domowe? Oczywiście, have you done your homework yet? Zrobiłem swoje zadanie domowe. I have done my homework. Albo w formie skróconej, I've done my homework. Właśnie zrobiłem swoje zadanie domowe. I have just done my homework. Zrobiłem już swoje zadanie domowe. I have already done my homework. Nie zrobiłem jeszcze swojego zadania domowego, albo jeszcze nie zrobiłem swojego zadania domowego. I have not done my homework yet. Czy kiedykolwiek zrobiłeś samodzielnie swoje zadanie domowe? Have you ever done your homework by yourself? Nigdy nie zrobiłem samodzielnie swojego zadania domowego. I have never done my homework by myself. Z mojej strony to tyle, jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach albo skontaktujcie się ze mną. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zachęcam do zapoznania się z kolejnymi moimi filmikami. Do zobaczenia.